www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come. Studio Dziki Zachód. Co piąty Polak nie wie, że płaci jakiekolwiek podatki, usłyszałem przed chwilą. No. No to w gęsiej skórki dostałem. No to niedobrze. No. I nie mam tak od razu pomysłu, co z tym fantem robić, ale co piąty Polak nie wie nawet, że płaci jakieś podatki. Nie wie, że w każdym sklepie VAT płaci, którego mógłby nie płacić. Bo to jest niekonstytucyjny podatek w przypadku, gdy jest najpierw jakikolwiek inny. Bo nie można dwa razy karać za to samo. Nie można dwa razy nakładać obciążenia za to samo. To jest niekonstytucyjne i powszechne w Unii Europejskiej. Tam wszyscy mają konstytucję tam, gdzie Amerykanie mają buta w twoim tyłku. Niekonstytucyjne, bo skoro jest podatek dochodowy, to już nie powinno być VAT-u. Bo to jest drugi raz na to samo nałożone. Albo jeżeli jest VAT, to nie powinno być w takim razie dochodowego, bo już wzięliście swoją porcję. Nie wolno piętrować podatków. To jest niekonstytucyjne. W dodatku podatek dochodowy nie był zawsze. Kiedyś już tu o tym wspominałem. Ludzie myślą, że no ale jak bez podatków i tak dalej. No Stany Zjednoczone nie brały podatku do 1913 roku. Nie brały podatku. Nie było podatku dochodowego. Federalnego podatku dochodowego. Ale w 1913 roku powstała Federalna Rezerwa i tak to się zaczęło. I tak się zaczęły się przeklęty i tak dalej. Jak rozwiązać taką sytuację, żeby ludzie przynajmniej się orientowali, bo w Ameryce każdy wie, że płaci podatek. Nie wiem, jaki byłby procent, może 3% nie wie, ale to 3%, które nie wie, że płaci podatki, to też nie wie, jak się nazywa. To tak bym sobie to tłumaczył. W związku z tym nie wie tak wielu rzeczy, że w tej grupie też podatki wylądowały. No, gdyby każdy podatek płacił sam za siebie, to byłoby zdrowsze dla przedsiębiorców i dla stosunków społecznych między pracodawcą a pracobiorcą. Czyli między mną a panem Rysiem, którego ja zatrudniam. Gdybym ja mu wypłacał brutto, dawał mu wszystko, na co się dogadaliśmy. Chcesz pan 5000 za swoją robotę? Proszę bardzo, tu jest pańskie 5000. I potem do tego pana Rysia przychodzi władza, obecnie Morawiecki, i mówi: oddaj mi z tego 56%. Bo muszę na ciebie tam na ZUS, to od ciebie zabiorę, składkę tam jakąś od ciebie zabiorę i podatek dochodowy od ciebie zabiorę i jeszcze parę innych rzeczy od ciebie zabiorę, oddaj mi 56%. To wtedy pan Rysio by się wkurzał nie na mnie, że ja mu za mało płacę, tylko patrzyłby może ze złością najpierw na tego Morawieckiego, ale potem by spojrzał szerzej na Polskę, patriotycznie, i by powiedział: to mamy to stawione, jeżeli ja muszę 56% mojego dochodu, co Miecejrowski mnie zapłacił, ja muszę oddać na państwo, to może ja nie chcę tego busa, które mój brat dostaje. To może ja nie chcę, żeby gminy miały dofinansowania jakieś z budżetu państwa. Może ja nie, wielu rzeczy bym przestał chcieć, gdybym zobaczył, że to z mojej pensji, z tych 5000 Miecejrowski dał do ręki, że 56% muszę oddać. Zmieniłaby się optyka i byłaby zdrowsza, moim zdaniem. Gdyby prawda zawsze wyzwala jakoś. Prawda jest dobra. Dobrze jest się dowiedzieć, żeby każdy wiedział, że płaci podatki i jakie one są. Żeby każdy odczuł podatki. Żeby wiedział, jeżeli ma być w ogóle patriotą. Żeby wiedział, że przez pół roku nie zarabia nic. Bo przez pół roku wszystko, co zarabia, oddaje państwu. I teraz następne 20% nie zrozumiało tego, o czym rozmawiamy, w kontekście takim, ale skąd Cejrowskiemu się 56% wzięło? Przecież podatek jest tam 20 czy ileś w tej najniższej grupie, a ja jestem w najniższej grupie. No tak, człowieku, ale nie wiesz, że poza tym podatkiem dochodowym, o którym coś słyszałeś, to jeszcze jest tam ZUS na przykład. To wszystko są podatki piętrowo ponakładane na twojej pensji. Z twojej pensji dostajesz bardzo mało w porównaniu z tym, co twój pracodawca wykłada na twoją pensję. Ogólnie sytuacja w kraju, mniej byłoby marnotrawstwa, byłaby lepsza, gdyby wszyscy byli dokładnie wyedukowani, jakie podatki płacą. A jedyny sposób to jest to, żeby każdy płacił za siebie te podatki, a nie gdzieś ukryte były przez księgowość pracodawcy, żeby przechodziły. To jest absolutnie niezdrowe. A powiedziałeś... Na rachunkach w sklepach amerykańskich to jest napisane, że
Znaczy najczęściej jest tak napisane. Stoi flaszka wina. Chcesz kupić sobie na 4 lipca flaszkę wina. I jest napisane $9. Podchodzisz do kasy i tam na kwicie dowiadujesz się, że $9 zapłaciłeś za tę flaszkę wina wszystkim, którzy ją wykonali i przynieśli do sklepu. Natomiast rząd federalny bądź stanowy dolicza sobie pod spodem, pod tymi $9 jeszcze jakieś podatki. I widzisz to na paragonie. To jest sytuacja zdrowa. Na półce jest cena taka prawdziwa, a przy kasie się dowiadujesz, ja jeszcze mnie rypnęli na dolara tutaj. No jest inny, zdrowszy stosunek do państwa. Państwo jest bardziej nasze też. Złości nas bardziej, jak pieniądze są marnowane na różne projekty, które ogłosił Donald Tusk, czy ktoś inny tam ogłosił, ufundujemy wam to czy tamto narodzie Polski. No to wszyscy się cieszą, jak nam ktoś ufunduje. No ale chyba masz na rachunku plus VAT. No i wiesz o tym, że VAT jest podatkiem, który zabiera państwo. Nie, ale w Biedronce są ceny podane brutto dla klienta brutto, i on nie widzi tego, on nie bierze. Normalny klient kupujący marchew plus flaszkę wina, marchew na zakąskę dla kozy, żeby nie skubała nas w spodnie, a flaszka wina dla nas, jak będziemy fajerwerki oglądać. Więc żeby nasza przestraszona koza nas nie skubła, to marchewki dla niej. No więc kupiliśmy marchewkę i flaszkę wina i nie prosimy o fakturę. I w związku z tym, że nie prosimy o fakturę, to nie widzimy tego, że tam jest jakieś łyse plus VAT. To Krzysztof Skowroński, jak do radia kupuje marchewki dla polityków, ja to widzi. Ja kupuję kozę. A koza jest bez VAT-u, jest nieowatowana. Po prostu idziesz na targ, kupujesz kozę bez VAT-u. A to kupiłeś w czarnej strefie, to tak. To jak najbardziej jest nieopodatkowana koza. A jak VAT do kozy przyporządkować? A ja kupowałem żeliwną. Do siebie, do gabinetu, bo chciałem mieć takie ozdobne skutego żeliwna, tak, żeby było ciepło. Tak u mnie na wiosku moim biuro takie, jak robią na prerii, kazałem zbudować, czyli po pierwsze na piętrze, żeby z góry było widać wszystkich, którzy na polach pracują. Okna dookoła, żeby fornal mógł tam patrzeć, co tam się wyrabia. Czy karbowy właściwie, nie fornal. Tam na górze w tych biurach sporadycznie tylko na prerii bywa zimno i w związku z tym popularne są kozy. Bardzo mi się koza żeliwna podobała, więc kazałem kupić w Polsce, szukałem jakiś czas, czy starą, czy nową, znalazłem wreszcie kozy żeliwne, kute, tak wyglądają jak XIX-wieczne i taką wstawiłem do biura, wypasione wielkie machoniowe biurko musi być i fotele skórzane, ja już wiem. Obite krowią sierścią na wierzchu. Skóra ma być, futerko ma być. Ale to jest ten dom twój teraz, tam gdzie jesteś w tej chwili, czyli... Nie, na Karszanku w Polsce, na Kociewiu, panie, kazałem postawić wiatrak sprowadzony z prerii. Zaproś sąsiada, niech zobaczy po prostu, jak się żyje. No ale jakiego sąsiada? No Donalda. A to muszę zbudować cele najpierw. To muszę zbudować cele. Bardzo chętnie zaproszę go. A jakie ty masz cele w tym, żeby budować cele? Szkodniki trzeba... No pamiętam taki okres, kiedy babcia nas wysyłała na pole ziemniaków, żebyśmy zbierali stonkę do wiadra. I zbieraliśmy te żuki w paski, zbieraliśmy, jak miało się całe wiaderko, to dziadek to polewał ropą, podpalał. Strasznie śmierdziały. One śmierdziały jeszcze przed podpaleniem, a w trakcie palenia to już śmierdziały okropnie. I to było bardzo ekologiczne zajęcie. Wszystkich teraz obrońców żuków w paski informuję. Ekologiczne było. Wprawdzie robiliśmy stonce Holokaust we wiaderku, ale była to działalność proekologiczna, gdyż nie sypaliśmy pestycydem. Jakbyśmy pestycydem posypali te ziemniaki, to stonka by zdechła na ziemniakach. Więc tak czy owak miałaby Holokaust, tylko na polu taki mniej widoczny, pod liśćmi by tam się obsypana była. Natomiast ziemniaki też byłyby trujące. Więc nasza działalność, ręczne zbieranie stonki, to była proekologiczna. I ja uważam, że stonkę trzeba zbierać i pakować do puszki. Do jakiegoś wiaderka. Stonkę polityczną również. Szkodniki trzeba po prostu zbierać. Taki mam cel ogólny, że szkodniki trzeba by pozbierać i do jakiejś berezy, czy do czegoś tam, jak chcemy tam ich usadowić. Ja najpierw grzecznie proponuję połowie szkodników polskich
skoro pracowaliście dla Breżniewa i dla tych innych gości, to jedźcie sobie do Rosji, tam pobierajcie emerytury, niech wam na Krymie zrobią jakąś daczę czy coś. Wszystkich tych urzędasów, którzy organizowali nam stan wojenny i potem okrągły stół i tych wszystkich gości, już, tam Miller, Kwaśniewski, spółka. A już prawie ich nie ma. No, ale są. Właśnie, prawie ich nie ma, ale są. No to... A w sądach ilu siedzi? To... Ja wszystkim emeryturki pracowałeś dla tego reżimu, to tam jedź do nich sobie. Najpierw po chrześcijańsku proponuję wynocha. W ciepłe miejsce, dla którego pracowałeś. Więc Donald Tusk mi się podobał, jak był w Unii Europejskiej. To jest dobre miejsce dla niego. To wróćmy do tej kozy, czyli do podatków, tak. Bo powiedziałeś w którymś momencie, wolność jest na wstecznym. To jest prawda. A jeśli chodzi o podatki, no to masz samorząd, państwo, teraz będą europejskie podatki, a potem jeszcze globalne podatki. Także już nie będziesz w stanie nawet zobaczyć tego, który te podatki zbiera z daleka. No, jest cała masa jeszcze innych podatków, których nie wymieniłeś w tej, bo wymieniłeś tylko takie urzędowe, wynikające z organizacji administracyjnej państwa, że jest powiat, potem tam województwo jest, coś tego, to takie wymieniłeś. Natomiast jeszcze jest cała masa podatków różnych pobocznych. Jak na przykład masz wykopaną studnię i pobierasz wodę, to z ustawy wodnej wymyślonej przez PiS płacisz podatek za pobieranie własnej wody spod ziemi. Bo upaństwowiono wody podziemne. Zawłaszczono wody podziemne. Nikt nie wypłacił nikomu w Polsce odszkodowania za przejęcie wody. Ustawa wodna w Polsce wprowadzona z 5 lat temu czy ile, omawialiśmy ją w Radiu Wnet, była przecież przejęciem kontroli nad wodami podziemnymi. Nikt tego głośno nie powiedział, ale powiedział coś innego, że jak od dzisiaj, jak będziesz brał wodę spod ziemi, to ponieważ woda jest cennym zasobem i brakuje nam wody ogólnie w Polsce, bo nie robimy zbiorników retencyjnych, innych rzeczy, wina rządu, no ale brakuje nam i za mało deszczu wpada, to w związku z tym, żeby ograniczyć zużycie wody, kontrolować, to wprowadzimy liczniki na pompach i na wsi nawet, jak masz własną pompę i pobierasz więcej niż na potrzeby gospodarstwa, bo jeszcze podlewasz marchewkę, to już musisz płacić za wodę, którą sam pompujesz, twoja własna pompa, płacisz za prąd do pompowania tej wody, szlaufy założyłeś, sam podlewasz, produkujesz marchewkę, żeby była do jedzenia, masz zapłacić za wodę, której ci nikt nie dostarcza. Państwo jej nie dostarcza, a pobiera podatek za usługę, której nie wykonuje. Bo państwo też nie pada deszczem, który to deszcz wsiąka w ziemię i potem go pobierasz w formie wody z pompy. Państwo nic nie zrobiło, tylko przejęło twoją wodę, czy wspólną wodę, przejęło sobie na własność i bierze rachunki. No to jest kolejny podatek od wody. Rachunek za wodę na własnej pompie. I jest takich rzeczy, co opłata klimatyczna w niektórych miejscach się pojawia, kolejny podatek. Cała plejada jest podatków, nie tylko te, które wymieniłeś, piętrowe, do podatku globalnego włącznie. Tak. I teraz, jaki jest efekt namnażania podatków? Sięgnijmy do szkoły podstawowej i książki z historii dotyczące tam późnego średniowiecza opisywały sytuację, kiedy władca feudalny namnażał podatków. Najpierw był podymny, czyli od każdego gospodarstwa jakieś, dajcie nam tam dwie kury. Potem pogłówne. Ile masz dzieci? A to za każde dziecko mi zapłacisz. To już trochę gorsze było. Podymny był jeszcze uczciwy. Albo od areału nam... No i namnażali te podatki i pojawiały się w książkach dowcipnie opisane, w książkach historycznych do podstawówki, dowcipnie opisane absurdalne podatki, których już było pi... I wtedy następuje bunt. Ludzie przestają płacić podatki. I wtedy pojawia się książka o Janosiku, który... I o Robin Hoodzie, który się nie godził z łupieniem narodu za pomocą nadmiernych podatków. W momencie, kiedy tych podatków będą nie do udźwignięcia, to naród najpierw po cichu, tak jak za komuny, przechodzi w szarą strefę i części podatków nie płaci. To w tej chwili przeżywamy. Naród się broni przed podatkami w naturalny sposób, a w którymś momencie następuje ewidentny bunt.
w formie albo strajku, albo powstania, albo odrzucenia tego systemu, albo oporu społecznego, nagle przekroczona zostaje tama i się wylewa i władzę spłukało. Poczekamy na to, co zdarzy się w Ameryce, bo tam problemy są podobne albo jeszcze większe. Powiedz, jak wyjeżdżasz ze swojego domu w Ameryce, to kto go pilnuje? Czy zostawiasz jakiegoś psa, czy zostawiasz węża? Czy zostawiasz kozę? Nie, z psami się nie rozumiem. Z psami się nie rozumiem. Węża ostatnio zastrzeliłem. Może nawet wywieszę zdjęcie. Wywaliłem go najpierw, taki brzydki, czarny. Podobno niegroźny, ale każdy wąż jest podobno niegroźny. I trzeba być dużym specjalistą od węży, żeby jak sunie w twoją stronę szybko w trawie, to żeby jednym rzutem oka ocenić, a niech mnie dziabnie, nic mi nie będzie, a dziurki sobie zaklajstruje. Nawet niegroźny wąż typu zaskroniec w Polsce może mieć na zębach jad kiełbasiany. Mówię na skróty, proszę się nie czepiać. No, będzie miał, zjadł coś, jakąś myszkę pogryzł czy coś, jest niejadowity, ale ma na zębach brudy. Jak cię dziabnie, to jest bardzo trudno wyleczyć. Wiem to z dżungli amazońskiej, z własnych doświadczeń różnych i z obserwacji z bardzo bliska. Z prerii też. Ugrożenie niegroźnego węża może mieć bardzo groźne do śmiertelnych włącznie konsekwencje. A poza tym, kiedy widzisz, bo na kamieniach go zobaczyłeś, węża i wiesz, że jest niegroźny. Nadal należy go zastrzelić natychmiast. No, ten czarny rat snake, czyli tam łapie szczury i niejadowity. Nawet takiego należy zastrzelić z prostego powodu. Już nie chodzi nawet i o jadką, bo kiełbasiany, który opisałem przed chwilą. Wieczorem, jak go zobaczysz, to możesz sobie pomyśleć, że to jest nadal ten czarny, którego widziałem w miejscu w ciągu dnia. A wieczorem to już się okaże, że to w tym samym miejscu, bo węże lubią podobne miejsca, siedzi inny wąż, czyli grzechotnik. Więc w ogóle populację węży należy skrócić do zera w tych miejscach, gdzie mieszkają ludzie. Więc tak, węża nie zostawia na straży. Jakbym miał tresowanego pytona, to może bym zostawił w domu. Bo jak wejdzie do domu i zobaczy pytona, to szybko wyjdzie. Tutaj ludzie pilnują własnych posesji, no sąsiedzi pilnują w takim sensie, że mają oko. I tak jak na wsi polskiej. I mają oko. Po prostu mają oko na twoją posesję. Poza tym tutaj niewiele jest rzeczy, które kartel meksykański mógłby chcieć ukraść. Jest trochę zapasów do jedzenia, to najwyżej mi wyżrą. No mogą mi trochę dom zdemolować, jak się upiją i tam zostawią ptactwo za kaloryferem, tak zwanym, czyli pawia. Paw za kaloryferem, przepraszam. Taka kartka została po balandze studenckiej, to pamiętamy ten kawał. Więc mogą trochę nabrudzić. Ale poza tym, no co mi ukradną? Płyty country? Albo panienki z lat 1940, aktorki, które śpiewały, to niechodliwy towar. Więc ja tutaj nie mam nic właściwie takiego, co mogłoby ich interesować, a to, co ich mogłoby interesować, jest tak schowane, że nie znajdą. I dobrze. W przyszłym tygodniu, rozumiem, słyszymy się już nie z Arizony, Studio Dziki Zachód, albo na żywo tutaj w studio, albo tak jak do tej pory będziesz koło sąsiadem sąsiada, a teraz za chwilę zaczyna się Studio Euro, więc wszystkiego dobrego. I spokojnej drogi, szczęśliwego powrotu. Tak, żeby na czas wszystko przeleciało, tak, żeby przeleciał po prostu jak hiu, i żeby tak przeleciał i doleciał. Do usłyszenia. Do usłyszenia z Polski. Bye! Studio Dziki Zachód.